jestem organizatorem tej wystawy Polska Walcząca. Szczególna wystawa w szczególnym miejscu i szczególnym dniu. Szczególne miejsce, stolica Europy ponoć. Szczególny dzień, 40 lat temu polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany biskupem Rzymu, papieżem. Teraz mówimy święty, wielki Jan Paweł II. Szczególny rok, rocznica odzyskania niepodległości. Natomiast szczególność wystawy. Wystawa mówi o dramatycznej historii Polski. Była próba ocenzurowania tej wystawy. Do czwartku jeszcze wydawało się, że musimy jednak zmienić miejsce postawienia tej wystawy na Warszawę, dlatego że tu gdzieś ponoć w świątyni demokracji, prawdy, kwestionowano, że Niemcy napadli na Polskę, kwestionowano, że sojusznicy, Francja, Wielka Brytania nas wtedy opuściła. Z tym myśmy się nie chcieli zgodzić. Natomiast cieszę się, że doszło do tej wystawy w tym miejscu, dlatego że naprawdę dość duże zainteresowanie już wczoraj było tą wystawą i będzie na pewno dzisiaj, jutro, czwartek, bo przez te dni będzie udostępniona. Europa w roku 2018 obchodzi stulecie zakończenia I wojny światowej, Polska natomiast stulecie odzyskania niepodległości. I w tym ważnym roku cieszymy się niezwykle, że możemy w Parlamencie Europejskim prezentować wystawę, która pokazuje wkład Polaków w troskę o miłość do ojczyzny i o państwo, własne państwo niepodległe i suwerenne. Prezentowana dzisiaj wystawa Polska Walcząca dotyczy bowiem okresu niezwykle trudnego w dziejach Europy oraz Polski. Dotyczy okresu II wojny światowej, kiedy to Polska musiała zmagać się z dwoma agresorami, niemieckim oraz sowieckim, i bardzo starała się, ażeby zachować ciągłość i trwałość istnienia państwa polskiego. Drogą do tego było stworzenie struktur państwowych, które były ukryte przed okupantami. Udało się to zrealizować. Powstały struktury fenomenalne, niepowtarzalne nigdzie indziej, w żadnym innym kraju Europy, struktury państwa, gdzie istniała zarówno administracja rządowa, cywilna, jak też administracja wojskowa. Przez struktury wojskowe przewinęło się przez cały okres II wojny światowej około 450 tysięcy żołnierzy, żołnierzy sformowanych w Armii Krajowej. Natomiast dużym osiągnięciem było utrzymanie ciągłości edukacji. Polacy uczyli się na tajnych kompletach. Dzięki temu zachowano trwałość i ciągłość narodową. I właśnie z tym doświadczeniem, przetrwania i walki o swoje państwo chcemy trafić do Europejczyków. Jesteśmy narodem, który szczególnie umiłował swoją ojczyznę, który kocha wolność i te wartości, wolność, suwerenność chce wnieść także do Europy.